wywiad z piłkarzem Stali Rzeszów Bartłomiej Poczobutem. Niech pan, panie Bartłomieju, opowie o swojej piłkarskiej karierze. Moja kariera, moja przygoda z piłką gdzieś zaczęła się w Szczecinku. Tam rozpocząłem gdzieś tam treningi za dzieciaka. Później poszedłem do szkoły do Koszalina i tam byłem w szkółce Bałtyku Koszalin. Później już zaczęła się ta przygoda z piłką seniorską. I, no i trafiłem do Gwardii, gdzie później byłem w Stargardzie. Miło tam wspominam ten czas i no i stamtąd gdzieś tam zaczęła się ta poważniejsza piłka, bo trafiłem do pierwszoligowej Bytowi, później do Giechsy Katowice, a następnie do Widzewa, no i teraz jestem w drugoligowym Stali Rzeszów. Właśnie, pobyt na Bukowie, jak pan ocenia? Wymagania w tym klubie są od lat, nie? Że wówczas była to pierwsza liga, ale zdali się gorący spadku chyba, nie? Jeszcze raz? Wówczas to była pierwsza liga, zdali się gorący spadku. Tak, wiadomo, że no, nikt nie chciał spać, no niestety taka jest piłka i niestety był spadek. A skład, trzeba powiedzieć, taki personalnie mocny, bo dla stoperza Jakuba Żyjak. No na pewno, no, też personalnie mocny, aspiracje na awans, a co się okazało, spadliśmy, więc no, nie chcę do tego wracać, bo to jest taki najgorszy czas. Przygodzę z piłką, więc no nie chcę do tego wracać. A pobyt w Widzewie? No myślę, że pozytywnie. Awans do pierwszej ligi. Myślę, że dużo znajomych takich pozytywnych, kibice świetni, bo mecze na Widzewie są fenomenalne. Tam jest mega doping i gra się u siebie, jest to święto, więc no, każdemu życzę, żeby zagrał chociaż jeden mecz na Widzewie, będą, bo to jest coś niesamowitego. A teraz Stal Rzeszów i nowy cel, a z zespołem do pierwszej ligi? No na pewno, jak przychodziłem, to cel jest jasny, a do pierwszej ligi. Myślę, że na razie idzie to w dobrym kierunku, jesteśmy liderem. Myślę, że gramy dobrze, gramy nawet bardzo dobrze. No dzisiaj pierwsza połowa tego nie pokazała, ale druga już myślę, że zagraliśmy swoją piłkę. No i no myślę, że będziemy dalej dążyć do tego, żeby awansować. No myślę, że Ruch to też jest dobry zespół i na wyjeździe remisy trzeba szanować. A tutaj na Cichej już grałeś? Tak, grałem kilka razy. I na pewno też fajna atmosfera, dlatego cieszyłem się, że jedziemy akurat na Ruch na Cichą, bo fajnie się gra przy takich kibicach. Jeszcze nasi kibice też przyjechali w dużej ilości, więc na pewno warto grać takie mecze. W zespole to jest Paweł Oleksy. Dzisiaj go nie było w kadrze. No dzisiaj Paweł Aleksego nie było, leczy uraz. Myślę, że za dwa mecze już będzie gotowy, a na pewno przyda się. Na pewno mocnym punktem w zespole Stali jest również Patryk Małecki, były piłkarz krakowskiej Wisły. No tak, no Patryk jest mocnym punktem. Patryk daje dużo jakości, więc no, ale ogólnie myślę, że cały zespół jest dobrze skonstruowany. Dobrze dobrani ludzie i jakoś to wygląda nawet bardzo dobrze, więc oby tak dalej. Ja dziękuję w imieniu kibiców Chorzowskiego Ruchu, w imieniu kibiców Rzeszowskiej Stali, w imieniu słuchaczy Niebieskiego Radia za poświęcony czas i udzielony wywiad. No i życzę wspólnie z Ruchem awansu do pierwszej ligi. Dziękuję i też sobie tego życzę.